Nie. Rozmawiamy z muzykami zespołu Testor z Warszawy. Tak jest, dokładnie. Tomek, basista. Rafał, teoretycznie wokalista. Dlaczego teoretycznie? No wiesz, to jest kompletna amatorka to, co ja tu robię, nie? To jest jakaś przygoda, która się zaczęła kiedyś tam. Nie mam żadnego profesjonalnego przygotowania w tym temacie. Ale Testor to jest pierwszy taki poważniejszy ruch w kierunku takim, żeby cokolwiek z siebie wydobywać, więc... Na metalowej twierdzy jesteście pierwszy raz? Pierwszy raz. Absolutnie pierwszy raz. Może nie, mam nadzieję, że nie ostatni. W ogóle nie wiedziałem wcześniej, że jest taki festiwal, szczerze mówiąc, dopóki się nie dowiedziałem, że będziemy na nim grać. I bardzo fajnie, bardzo się cieszę, że zagraliśmy sympatycznie, fajna publika, nagłośnienie, wywiady, telewizja, wiadomo, nie? Jak się podoba Nysa? Czy zdążyliście zobaczyć nie, miasto? Wiesz co, po prostu jechaliśmy spóźnieni na ostatnią chwilę, więc... Momencik. Przejechaliśmy przez bardzo barwny przejazd kolejowy. A tak, zapomniałem. To było naprawdę przeurocze miejsce. Tak, już muzykę było słychać, nie można było dojechać. Natomiast samej Nysy nie zdążyliśmy, przemknęliśmy. Oczywiście zgodnie z przepisami. Ale przejazd był zamknięty, przejazd tak? Przejazd był zamknięty, tak. I nawet jakbyśmy chcieli, to nie zobaczylibyśmy nic, bo jest ciemno. Ale zostajemy do jutra, nic straconego, pooglądamy sobie może jeszcze jutro coś. Jak wstaniemy? No, tak. Bo jest szansa, że nie wstaniemy. Nie no, 13 nad ranem myślę, że będzie okej, okay, tak. Spokojnie. To możemy wstać. Może się udać. Jak się nazywa ten rodzaj metalu, który gracie dokładnie? Czy to można określić? Do specjalisty od gatunków metalu, proszę, to pytanie tutaj. Jestem specjalistą od gatunków metalu, to jest thrash metal. Tak. To jest thrash metal, bo on trashuje. W sensie to jest tak, jak miałeś w komiksach starych, nie? W polskich komiksach było boom, bach, trach, nie? Jak ktoś komuś dał w ryj na przykład, nie? W amerykańskich komiksach było trash na przykład, nie? Jak się coś rozpierdoliło o coś. I z tego... Prawdopodobnie wzięło się to, nie wiem czy to jest regularne słowo, którego się używa w języku angielskim, być może. Na koszach na śmieci jest taki, wiesz, taka naklejka, trash. Nie, bo właśnie o to chodzi, że to nie jest ten trash, co wiesz, goście piszą zawsze trash, nie? Wiesz, przez to T-R-A-S-H, nie? Bez sensu, bo to jest, to są śmieci, nie? Choć śmieci raczej są punki, nie? W sensie punk to miał bardziej śmieć, w sensie taka była idea. Dobra, w każdym bądź razie krótko, jest to thrash metal. No więc generalnie nie chodzi o to, żeby mieszać, nie chodzi o to, żeby śmiecić, tylko żeby łoić, żeby niszczyć i żeby zabijać. I jak dobrze idzie, to znaczy, że jesteś zespołem thrash metalowym, a jak nie, to znaczy, że jesteś jakimś innym. Czy gdyby metal powstał w Polsce, mógłby się nazywać Boom Boom Metal? Nie, to taki żart. Może na przykład Jebudu Metal, albo coś bardziej dźwięcznego, nie wiem, no... Generalnie... Gnocht Metal, tak cytując, Gnocht mój metal, ulubiony ten... komiks. Z moją trzeba by było pogadać o tym, nie? To filolog jest. O. Ona by coś wymyśliła. Jak wymyśli, dam znać. Jesteś filologiem? Nie, moja dziewczyna jest. Pozdrawiam, Aniu. Ale nasiąknąłeś na pewno. Już nie. Znaczy w sensie tyle nasiąknąłem, co przestałem mówić włączam na przykład, bo się okazało, że nie ma takiej głoski aun, nie? Przestałem cofać w tył. No, jeszcze parę rzeczy. Kto pisze teksty? Wracajmy do muzyki. Właśnie. Kto pisze tekst? Ja piszę tekst. Ja piszę tekst. Ja piszę teksty, dlatego że uparłem się, żeby teksty były po angielsku. I tylko ja chyba jako tako coś tam first aid po tako nie. Hello. Mam, nie? Tak. How are you? Thank you. Fuck you very much. Fuck you, kill you i w zasadzie do trashu wystarczy, tak, nie? Tak, tak. Ale tłumaczysz potem kolegą, co znaczy. Nie, Mirko mi nie przetłumaczyłem morality is over do tej pory. Mirek do tej pory nie wie, o czym jest tekst. No. Tak. Tak. Niektóre są dla niego tajemnicą. Są.
może wszystkie? Nie wiem. Ścisła specjalizacja. Tak. Jeśli chodzi o nowe teksty, które powstają po angielsku, Mirek nie ma o nich zielonego pojęcia. Może całe szczęście. Nagrywacie płytę, nagraliście płytę? Nie, no będziemy wchodzić jak się uda do studia w styczniu. I jeżeli również wszystko dobrze pójdzie i tak jakbyśmy chcieli, to w przyszłym roku nowa płyta. Pierwsze płyty Testora to jest jakiś wściekły koniec lat 80. Ale nie, no, mówimy albo o wściekły początek 90. To przyszłe. No. Tak długo gracie ze sobą? Chłopaki grają 20 lat, dokładnie 2 lata krócej niż ja żyję na przykład. Wiesz, Wiesiek jest w wieku mojej mamy. No. Kiedyś byliśmy w jakimś radio i ktoś stwierdził, że jesteśmy heavy metalowym Kelly Family, nie? Kelly Family? Dokładnie, wiesz, zespół wielopokoleniowy. Jak teraz dzieciaki Mirka i Roberta, wiesz, podrosną, nie? Starzy poumierają, to ja będę ciągnął zespół dalej. Tomek się pewnie zapije do tego czasu, a Testor będzie grał cały czas, nie? Tak. To jest taka wzniosła idea, musieliśmy sobie jakąś wymyślić, bo żadnej nie mieliśmy, nie? Więc wymyśliliśmy takie coś i to jest dobre. To działa. Świetne to było. Tak. To dobra, jak się nie nagrało, to... I to jest dobre. Dobra. Dobre zakończenie. Boska iskierka gdzieś tam. To teraz proszę. Możecie pozdrowić Nysę? Oczywiście pozdrawiamy Nysę. Pozdrawiamy Nysę. Tak, to jest jakaś taka regularna telewizja, że tak powiem. Można wymienić nazwę, jak się dowiedzieć, gdzie będziemy. Żebyś wyglądał bardziej profesjonalnie, to musisz patrzeć w tą migające. Tak, patrzę się tam w tą migające. Żeby nie było, że się patrzysz telewizja metalowa wizja. Telewizja metalowa wizja, no to fajnie. Pozdrawiamy Nysę. Trashowo, metalowo. Musiałeś ryczeć? Musiałem. Dzięki. Dobra. Musi się nagrać to te wszystkie dłonie muszą się nagrać. Dzięki. Gdzie to będzie można obejrzeć?